Halo, halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wardes i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, wracamy już tutaj do Minecrafta. Dzisiaj będę budował dla was domek na tym oto drzewie, które znajduje się tutaj z tyłu mnie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, koniecznie zajrzyjcie na mój kanał albo na linki w opisie. Tam będą podane z 2 albo 3 linki do konkretnych budowli, które już wybudowałem na moim kanale. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, a także dajcie lajka, napiszcie komentarz, zostawcie jakiś znak po sobie. Pomoże mi to na pewno bardzo w rozwoju kanału. Jak widzieliście, już praktycznie 300 odsłon mamy pod filmikiem z młynem, więc mówię wam, te lajki i te komentarze naprawdę działają, dają większy zasięg, a YouTube bardziej będzie promował moje filmiki. Tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy!
Thank you.
Więc tak prezentuje się tutaj mój domek na drzewie, tuż za mną. Teraz was troszeczkę oprowadzę po nim. Tylko gdzie my tu mamy wejście? Tutaj. Więc tutaj widzicie, zrobiłem malutkie schodki. Oczywiście jest ono oświetlone. Wchodzimy, uwaga, uwaga, teraz, żeby nie zakręciło wam się w głowie. Wchodzimy tutaj po schodkach wokół. Myślałem nad drabiną, ale stwierdziłem, że takie schodki będą tutaj bardziej klimatyczne. No i mamy wejście. Wejście sobie wejdziemy. No i tutaj od razu mamy stojak na zbroję, czyli naszą zbroję. Zdejmujemy sobie ją. Tutaj mamy nasze spanko, jakaś książka. Oczywiście i tutaj skrzynka, możemy sobie coś zostawić. Tak jak widzieliście wcześniej, skrzynka była tutaj, ale uznałem, że ten stojak po prostu tutaj będzie lepiej pasował. Tutaj mamy jakiś obrazek. I zamiast tutaj schodków jest oczywiście liana, po której będziemy wchodzić. Tego, co tutaj nie widzieliście wcześniej, to, że postawiłem tutaj tą baryłkę z latarnią, a także tutaj mamy dywan. Tutaj także są obrazy, tutaj także jakieś miejsce na jedzonko, tutaj mamy piękny widok na tutaj Włości, bo tak powiem, na okolice. Następnie ogólnie w tym domku jest bardzo dużo, powiem wam, tutaj takich balkonów, przejść, ale to z tego, żeby po prostu pokazać ten krajobraz, żeby wszędzie był on widziany. Tutaj może na razie jeszcze nie będziemy iść, przejdźmy dalej, pokażę wam całą górę. Tutaj mamy barierkę, żeby po prostu nie wypaść, nie skracać sobie. Tutaj także możemy sobie siąść i na przykład pograć w coś, albo po prostu przeczytać jakąś książkę. Następnie tutaj już z zewnątrz wchodzimy, tutaj widzicie liany, troszeczkę można je tutaj przystrzyc, chyba aż tak nam nie rosły. I tutaj już wchodzimy na takie, można powiedzieć, nasze patio, taki dosłownie na dachu jesteśmy, gdzie możemy po prostu sobie zjeść coś, zrobić sobie jedzonko. Tutaj widzicie dwie kuchenki, jakieś szafki, zegarek, żeby widzieć, która jest godzina. Chociaż w sumie nie trzeba, nie? Skoro jesteśmy na zewnątrz, od razu będziemy wiedzieli, kiedy się ściemnia. A więc teraz zejdźmy na dół. I ostatnia rzecz, jaką wybudowałem, miałem jej ogólnie nie budować, ale tutaj Red Lady dała mi pewnego tipa, że fajnie by było połączyć ten domek. Przepraszam was tutaj za małe cięcie, ale zaczął dzwonić mi telefon, niestety go nie wyciszyłem, ale już wracam do was. I teraz tutaj przychodzimy i mamy taką małą biblioteczkę. Tutaj także możemy sobie coś poczytać, popatrzeć także tutaj na krajobrazy. Ogólnie wszędzie tutaj można popatrzeć na krajobrazy. Wardys. No, ale i tutaj mamy jeszcze taką huśtawkę, do której trzeba wejść tutaj po schodkach. Cyk, możemy się pobujać. No, było świetnie, jak widzicie. Dokładnie, to troszeczkę tutaj myślałem właśnie, jak tą huśtawkę zrobić. No, ale oczywiście YouTube jest zawsze pomocny. Tutaj, że tak powiem, pomógł mi w zbudowaniu tego. I ogólnie no tak wygląda tutaj cały, że tak powiem, cała moja chata na drzewie, dosłownie. Dajcie znać, jak ogólnie wam się ona podoba. Napiszcie jakiś komentarz, co byście w niej zmienili, co byście chcieli, żeby może w niej dodać. A także zapraszam was do moich innych filmików na kanale, a także do subskrybowania. Subskrybowanie i komentowanie tego filmiku. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.